To Figat Starosta Łowicki. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu. Mimo protestów wszystkich organizacji zrzeszających samorządy, błyskawicznie przez Sejm, a także jest już podpisana przez prezydenta, ustawa o działalności leczniczej nazywana ustawą dekomercjalizacyjną. Panie starosto, skąd te protesty i lamenty? No cóż, panie redaktor, myślę, że te, ta zmiana po prostu budzi obawy w pośród samorządów, a głównie. Samorządów powiatowych, które są organem założycielskim dla wielu szpitali. Szpitali, które są, myślę, że w najtrudniejszej sytuacji, jeżeli chodzi o finansowanie. Taki szpital jest w Łowiczu, właśnie. Tak, taki szpital jest w Łowiczu. Jest to szpital ośmiodziałowy z podstawowymi oddziałami. My, jako zarząd powiatu, jako organ prowadzący dla tego szpitala, chcemy prowadzić taki szpital i chcemy przede wszystkim w tym szpitalu zabezpieczyć. Dodajmy, to nie jest szpital skomercjalizowany. Nie, nie. nie. Jest, to szpital, jest to szpital SPZOS, który, który prowadzi, tak jak mówiłem, osiem oddziałów. Chcemy prowadzić, chcemy zabezpieczać mieszkańców powiatu. Ale w czym przeszkadza wam ta ustawa? Znaczy, pani redaktor, ona przeszkadza. Ona dopiero może zacząć przeszkadzać, bo zapisy tej ustawy mówią, o tym, że samorząd musi pokryć stratę. Może, panie Starostos, prostuję. Może pokryć. No, może pokryć, ale do tej pory. A nie musi pokryć stratę, natomiast może dopłacić i finansować leczenie. No to tak troszeczkę wybiegamy za, za daleko, bo do tej pory organ prowadzący w momencie kiedy występowała strata mógł tą stratę pokryć mógł szukać innych rozwiązań chociażby rozwiązań w przekształceniu. Dzisiaj ta ustawa zabrania przekształcenia, ale Czytając dalej nakazuje zlikwidowanie tego szpitala, więc tutaj zamyka się taką drogę dla samorządu poszukiwania innego rozwiązania, a w momencie kiedy samorządu nie będzie stać na pokrycie tego, tej straty, w ciągu 9 miesięcy ma zlikwidować szpital. No, wszyscy wiemy, co może to oznaczać dla mieszkańców takiego powiatu, chociażby jak powiat łowicki, gdzie jest... I tu o tym trzeba powiedzieć. Powiadłowicki to około 80 tysięcy osób, ale to nie jest do końca tak, bo każdego dnia przez Powiadłowicki przewija się około 300 tysięcy osób, które w każdej chwili gdzieś mogą potrzebować tej pomocy. Pytanie, no skąd się wzięło te 300 tysięcy? A no te 300 tysięcy, proszę Państwa, to jest autostrada A1, autostrada A2, drogi krajowe 92. 91, Droga Krajowa 14,70. To jest również szlak kolejowy Warszawa-Berlin. Panie starosto, no ale rząd tłumaczy w ten sposób. Kiedy pieniędzy brakuje z nfz kończą się kontrakty, to gmina, powiat, województwo mogą takie świadczenia medyczne wykupić dla swoich mieszkańców. Dlaczego to się samorządowcom nie podoba? Wie pani, to jest przesunięcie odpowiedzialności. Konstytucja gwarantuje naszym obywatelom dostęp do podstawowych świadczeń medycznych. Natomiast dzisiaj, ustawą przenosi się ten obowiązek na samorządy. I teraz, no, mało tego, to jeszcze nie precyzuje się, jakie samorządy. Bo tak naprawdę można dokupić w, w, w zakładzie, dla którego jest się organem prowadzącym. Czyli generalnie, Czyli z, tego zapisu, generalnie z tego zapisu wykupić. wynika, że mogę wykupić jako powiat w swoim szpitalu. Bo dokładnie czytając to, to wychodzi na to, że już mina nie może dokupić. A przecież czy, czy województwo? Czy województwo może tylko w swoim szpitalu prowadzącym mhm. przez, prowadzonym przez Urząd ja rozumiem, Marszałkowski? Co, co jest w tym złego, proszę powiedzieć? No myślę, że to jest taki troszeczkę kruczek do tego, żeby zatrzymać na tym poziomie albo nawet próbować zmniejszać finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, Aha, przenosząc, przenosząc tę odpowiedzialność na samorządy. Ja wiem, że samorządy dużo w stanie są wytrzymać, ale... No myślę, że rządzący muszą zwrócić uwagę gminy, na to, że które wszystkiego mają nie wyciszą. pieniądze wytrzymają. chwalą te rozwiązania. No tak, może, może to chwalić gmina, która ma duże podatki, ma duże dochody, ale co mają zrobić ci, którzy są, mają małe dochody, czy, czy, czy to mamy dalej dzielić na Polskę A i na B? Czy na drugi sort. Panie starosto, jak wygląda w, u was w tej chwili wypłata świadczeń 500 plus? Jakie efekty tego programu Pan już widzi? Znaczy tak, generalnie tą wypłatę robimy na bieżąco. Jest to, jest to około nawet ponad 400 dzieciaków, które, które obejmuje ten program? poprzez nasz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Natomiast co należy zauważyć? No to należy zauważyć to, że zaczyna wracać miłość rodzicielska rodziców biologicznych. Ma pan A... takie przypadki? Tak. Niestety takie przypadki już się pojawiają i jest to krótkotrwała miłość, niestety. Myśli pan, że właśnie z powodu tej wypłaty 500 plus? Myślę, że tak i są to już przypadki takie, gdzie po wypłacie dziecko wróciło i zostało odebrane ponownie do pieczy zastępczej. Zapytam również o reformę edukacji. Jakie skutki dla was ona przyniesie? Znaczy, dla nas skutki ona może przynieść dopiero za, za, za parę lat, natomiast byłby to, byłoby, to, byłoby to zwiększenie ilości uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych o jeden rocznik. No pan gimnazjum w przypad... nie ma. Nie, nie, nie. My prowadzimy szkoły ponadgimnazjalne. W przypadku powiatu Łowickiego w tym roku byłoby to wzrost do około 700-750 uczniów w roczniku. Czyli to jest dla Pana jako starosty korzystne? Nie, nie martwi się Pan, nie śpi po nocach? Myślę, że to jest tak, że my nie patrzymy w tej chwili to, co będzie za, za lat 4 czy za lat 5 w oświacie. Mamy zabezpieczyć dla, dla naszych absolwentów gimnazjów miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych. Mogę się tylko cieszyć z tego rocznego naboru, bo, bo jest większy niż zeszłoroczny, A przede wszystkim to, że, że powiat łowicki ma dodatni bilans, jeżeli chodzi o gimnazjalistów. Czyli więcej uczniów trafiło do naszych szkół niż mamy w powiecie. Czyli nasze szkoły są dobrze oceniane i uczniowie nawet spoza powiatu łowickiego te szkoły wybierają. A reforma szkolnictwa zawodowego, czyli branżowego? To, jeszcze chyba, za wcześnie, to jeszcze chyba za wcześnie mówić o tym szkolnictwie zawodowym, bo dokładnie nie ma, nie ma uregulowań, jak będzie ono wyglądało. Natomiast ja się cieszę również z takiej rzeczy, że udało nam się w Powiecie Łowickim przesunąć. Ilość uczniów kończących gimnazja w większym stopniu do szkół zawodowych. One są trudniejsze, bo tak trzeba powiedzieć, one są trudniejsze dla młodzieży, ale cieszy to, że młodzież zaczyna wybierać szkoły zawodowe, zaczyna wybierać zawód i matury jednocześnie. To jest trudniejsze, bo raz, że nauka trwa rok dłużej niż w liceum. Kończy się trudnymi egzaminami zawodowymi i maturą, ale to są ludzie, którzy już gotowi, przygotowani są do, do pracy, do pracy na, na stanowiskach specjalistycznych. Daje im to również możliwość kształcenia wyższego w, w późniejszym czasie. Ale mogą już, są, są gotowym materiałem na rynek pracy. Nie zasilają rzeszy bez, bezrobotnych. Na koniec, zaproszenie. 17 lipca czwarte Łowickie żniwa, tak? Tak, jest to czwarta edycja Łowickich żniw. W skansenie, w przepięknym skansenie wsi w Siłowickiej w Małżycach, niedaleko Łowicza. Edycja czwarta, natomiast finałem tych żniw będzie występ Państwowego Zespołu. Pieśni i tańca Mazowsze po raz pierwszy w pełnym składzie na Ziemi Łowickiej w 68-letniej karierze zespołu. Myślę, że warto przyjechać do Łowicza, warto przyjechać do Skansenu w Łowiczu. Dziękuję bardzo. Krzysztof Figat, Starosta Łowicki. Dziękuję pani, dziękuję państwu.